1971 roku prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Tyczynie, pani Izabela Domino, powołała do życia zespół wokalny, który liczył 19 osób. Zachowała się kronika Koła Gospodyń Wiejskich z tamtego czasu, w której czytamy, że na zebraniu ogólnym koła odbyło się ono 17 stycznia 71 roku, został powołany do życia zespół wokalny w składzie. I wymienione jest tu 19 osób. Są to panie, to są bliskie moje krewne czy znajome. Zespół ten rozpoczął aktywną pracę współpracując z kapelą ludową działającym przy Domu Kultury w Tyczynie pod kierownictwem instruktora muzycznego, młodego nauczyciela muzyki Piotra Cybulskiego. Tak więc już 50 lat wspólnie kapela i zespół śpiewaczy rozbrzmiewają na ludową nutę w Tyczynie i w okolicy. Nie wiesz temu chłopcu, nie wiesz temu chłopcu.
Piotrowski jest strojem ludowym, który był noszony w Dolnym Dorzeczu Wisłoka i po lewej stronie rzeki San w jego środkowym biegu. W strojach ludowych wyszczególniamy strój damski i męski. Strój damski składa się z chustki, która wykonana była z białego płótna, zakończona różkami zaokrąglonymi i wyhaftowane ściegiem płaskim, niebiesko-czerwonym, z motywami roślinnymi. Następnie koszula. Koszula wkładana była przez głowę. Marszczona z tyłu, rękawy, bufiaste, też marszczone, zakończone mankietami. Na mankietach, kołnierzyku i ramionach wykonany jest taki sam haft jak na chustce, czerwono-niebieski z motywami roślinnymi. Następnie zakładały panie korale z trzema sznurkami. Następnym w stroju ludowym jest gorset. Gorset wykonany był z aksamitu czarnego, ale później wykonany też był z aksamitu czerwonego, bordowego, zielonego, granatowego. Haftowany był cekinami oraz koralikami różnokolorowymi. Zapinany był na drobne haftki, bądź jak tutaj na tym gorsecie, sznurowany tasiemką. Następnie była spódnica. Spódnica wełniana, jednokolorowa, sięgająca do pół łydki. Te kolory to były najrozmaitsze i w tym samym kolorze na dole były przyszyte tasiemki. Spódnica sięgała do pół łydki i do pół łydki także były, sięgały buty polskie, czarne, sznurowane z przodu na niskim obcasie. Na spódnicę panie nakładały zapaski, które były zakończone też takimi ząbkami haftowanymi czerwono-niebiesko, ściegiem płaskim, motywem roślinnym i przez środek tej zapaski też szedł ten motyw roślinny. Tak mniej więcej przedstawia się strój damski. Jeżeli chodzi o strój męski, kapelusz czarny wykonany z filcu, na środku przyszyta jest
tasiemka aksamitna, ozdobiona i również zakończona takimi sznurkami włóczkowymi z pomponikami, które delikatnie spadają na rondo kapelusza. Następnie panowie mieli białe koszule wykonane z płótna białego bądź też bielonego lnu, haftowane z przodu ściegiem angielskim. Koszule były sutomarszczone z tyłu i duże też rękawy, szerokie rękawy zakończone mankietami. Koszule panowie mieli wystawione na spodnie, następnie pas zapinany był na klamrę i z boku była część zwisająca. Spodnie były wykonane z sukna koloru niebieskiego i z boku była przyszyta taka obwódka czerwona z ozdobami. Spodnie były wsunięte do butów. Buty były polskie, czarne, na płaskim obcasie. Na wierzch panowie zakładali kamizelkę. Kamizelka była z przodu zdobiona guziczkami oraz tak zwanymi kwiatuszkami, które były wykonane z włóczki kolorowej, ciętej. Z boku były też kieszenie i na tych kieszeniach były naszyte też czerwone, takie ozdobne, wyhaftowane taśmy. Z tyłu kamizeli też widać, że są ozdobne kwiatuszki wykonane z włóczki kolorowej. Tak mniej więcej przedstawia się strój rzeszowski. Takie stroje można zobaczyć w domach kultury, w domach ludowych, w zespołach obrzędowych, w zespołach śpiewaczych. Dzięki temu pielęgnuje się folklor, kulturę ludową z pasją i z zaangażowaniem.
folderku wydanym z okazji jubileuszu 50-lecia czytamy. W latach 90. do zespołu dołączyli panowie, co wpłynęło na zmianę nazwy zespołu śpiewaczego na Tyczyniacy. A kapela zaczęła występować pod nazwą Kapela Wójta Tycznera. Zespół śpiewaczy Tyczyniacy wraz z kapelą występowali na wielu scenach oraz przeglądach, oczarowując wszystkich skoczną muzyką i pięknymi ludowymi strojami. Kierownictwo muzyczne w tym czasie przez ten okres 50 lat sprawowali Wiesław Malec, Piotr Cybulski, Emil Helwin. Od 35 lat, to znaczy od połowy lat 80. po dzień dzisiejszy, kierownikiem muzycznym oraz instruktorem jest Zbigniew Sztaba. Opiekunem zespołu śpiewaczego Tyczyniacy od początku jego powstania aż do 2001 roku była Izabela Domino. Następnie przez 20 lat funkcję tę pełniła Alicja Kalandyk. Funkcję tę pełni obecnie pani Irena Tarańska-Głodowska. Z zespołem pracowały różne poetki ludowe, między innymi Apolonia Kościakowa, Helena Szczęch, Romana Drążek. Zespół śpiewaczy Tyczyniacy i kapela Wójta Tycznera ocaliły od zapomnienia wiele wartościowych dla kultury ludowych melodii i piosenek.